Spodziewaliśmy się tego, że Warta na pewno przyjedzie tutaj i będzie chciała ten mecz zabić. I tak też to wyglądało. Od początku tego meczu, nie wiem, od 15-20 minuty, jeżeli zaczynasz grać na czas, to w głowie masz chyba tylko jedno, żeby przetrwać i jak najszybciej zabić ten mecz. I tak naprawdę poza naszym jednym błędem, który nam się przytrafił, który wykorzystał przeciwnik i zdobył gola, i to wprowadziło u nas sporą nerwowość, bo dzisiaj tych nerwów było naprawdę dużo, dużo niedokładności. Natomiast cały czas chcieliśmy się utrzymywać przy piłce i mimo wszystko konstruować. Nie udawało nam się dzisiaj to tak, jakbyśmy tego oczekiwali i tak, jak mieliśmy na ten mecz plan. Natomiast finalnie dzisiaj mój zespół nabiegał 120 km i dał naprawdę dużo z siebie, żeby wyciągnąć choćby remis z tego zabitego meczu. I to nam dzisiaj w końcówce meczu oddało. Na pewno wszystkim wydawało się i pewnie każdy się spodziewał tego, żeby począwszy od naszego bramkarza ekspediować piłkę bezpośrednio w pole karne przeciwnika i tam szukać jakichś przypadkowych akcji, ale chcemy grać w piłkę. Chcemy grać w piłkę, chcemy się rozwijać. Dzisiaj nam ta gra naprawdę nie układało się. To wiadomo, dużo rzeczy też miało na to wpływ i dziękuję zespołowi, dziękuję kibicom, że mimo wszystko w nas wierzyli i z tego remisu finalnie wszyscy się cieszymy i przerwę na kadrę musimy mocno przepracować na to, żeby po prostu w niektórych sytuacjach być po prostu konkretniejszym, bo dzisiaj za dużo tego takiego, nazwijmy to, mielenia, za mało konkretów. Ale pracujemy dalej i chcemy być jak najlepsi. Dziękuję bardzo.